Witam z Retropiwnicy. Dziś mamy drugi i ostatni odcinek z testu karty dźwiękowej Pro Audio Spectrum 16. W poprzednim odcinku troszeczkę ją tam poprawiliśmy, doprowadziliśmy do stanu, w którym faktycznie działa. Zostały wymienione kondensatory, został wstawiony odpowiedni stabilizator na napięcie minus 5 V. Troszeczkę nawet tam zainstalowaliśmy sterowniki i próbowaliśmy uruchamiać jakieś dźwięki, muzykę z plików MOD. No szło to tak średnio, ponieważ te dźwięki trwały no kilka sekund, po czym następowało jakby ich przerwanie. Częściowo wydaje mi się, że ja chyba do tego sam doprowadziłem, ponieważ wykorzystałem płytę typu AT, ale dodatkowo wykorzystałem zasilacz typu ATX, całość była spięta poprzez adapter. No i później też dojrzałem się, że na tym adapterze nie wszystkie przewody są poprowadzone od wejścia na wyjście. Zatem podejrzewam, że po prostu wycięte było napięcie minus 5 V, a wszystkie te karty i tak tego napięcia potrzebują od płyty. W momencie, gdy go nie otrzymują, no to dzieją się tam różne rzeczy. Potrafią te dźwięki w jakimś szybszym tempie być odtwarzane, potrafią być jakieś dziwne zakłócenia. No nie wszystko musi po prostu wtedy działać na takiej karcie. Zatem dzisiaj mam już troszkę inną platformę tutaj poskładaną. Przed nami widać płytę Soltec, płyta, która niedawno była pokazywana na kanale społecznościowym. W płycie siedzi procesor Pentium 3 1 GHz, jest to procesor na szynie FSB 133 MHz. No i z racji tego też zamontowana jest tutaj pamięć, jeden moduł MTEC typu PC133, no bo ta pamięć chodzi właśnie synchronicznie z szyną procesora. Dodatkowo jeszcze na tej płycie jest taka dzisiaj troszkę zbieranina kart, na których były wymieniane kondensatory, ponieważ karta graficzna to Elsa TNT 2, która ma 32 MB, no i na niej również niedawno pokusiłem się o wymianę kondensatorów. Także taka mała zbieranina kart. W zasadzie też można to potraktować jako taki mały test obu tych kart, jak zachowują się po tych wymianach kondensatorów. Na płycie zamiast dysku podłączona jest karta Compact Flash o pojemności 256 MB. Na tej karcie znajduje się system operacyjny MS-DOS 6.22. Oczywiście sterowniki są zainstalowane. Wrzuciłem na kartę również 4 gry. Digger, Doom, mamy Epic Pinball i Hocus Pocus. Także tych gier dzisiaj użyjemy, żeby troszeczkę bardziej przetestować tą kartę. Ja już tam dobrałem się bardziej do tych sterowników również i już wiem, jak to pogłośnić. Wystarczyło wywołać właśnie polecenie pas, spacja i gwiazdka. Wtedy uruchamia się taki specjalny graficzny jakby korektor, gdzie możemy suwaczkami sobie fajnie przesuwać, niektóre elementy wyciszać, inne pogłaśniać i tego typu rzeczy. Również po tych czterech grach, a jeszcze dopowiem tylko, że wykorzystamy jakby wszystkie możliwości tej karty, czyli możliwość, a daje taką możliwość puszczania jakby na wyjście sygnału z takiego zwykłego głośniczka, który normalnie podłącza się do płyty głównej. Otóż ta karta jakby przechwytuje ten sygnał z każdej gry i po prostu go przerzuca na wyjście, także to jest też fajne rozwiązanie. Może brzmi on troszeczkę inaczej niż na takim zwykłym głośniku. W jakiś tam sposób jest ten sygnał modulowany. Nie jest taki okropny dla uszu, dla słuchu, więc wydaje mi się, że jest to w sumie całkiem fajne rozwiązanie. Normalnie do płyty nie muszę podłączać żadnego głośniczka, tylko wystarczy, że mam podłączone czy to jakieś wyjście na głośniki, czy po prostu przechwytuję ten dźwięk, tak jak w tym przypadku co dzisiaj. No i również jeżeli gra daje dźwięk tylko na ten głośniczek, no to również będzie on słyszalny na wyjściu. Stąd też moja jedna z tych ulubionych gier, starych takich gier z lat 80., Digger. Także w tym tytule sprawdzimy właśnie, jak sobie radzi ta karta z tym dźwiękiem głośniczkowym. Później mamy grę Doom, tam sprawdzimy sobie dźwięki, to już wykorzystamy normalnie Pro Audio Spectrum.
Natomiast muzyka w tle to będzie po prostu taki Sound Blaster. Także karta oczywiście ma układ OPL3, jest zgodna, posiada taką emulację właśnie Sound Blastera, także tu wszystko na niej można wyklikać. Adlib, Sound Blaster, Pro Audio Spectrum, nawet ten głośniczek. Wszystko powinno tutaj działać. Epic Pinball, no tutaj normalnie już pojedziemy po Pro Audio Spectrum trybach, także będziemy i słuchać tych muzyczki i dźwięków właśnie z tego typu wyjścia. No i Hocus Pocus również tak samo. Na koniec przewiduję te same dźwięki, co wtedy puszczaliśmy sobie w poprzednim odcinku. Wykorzystamy właśnie ten gotowy program, co tu był razem ze sterownikami do uruchamiania plików typu mod. Dorzuciłem na koniec jeszcze jedną muzyczkę, także posłuchamy sobie tych dźwięków. Dzisiaj celowo będę wyłączał, całkowicie wyłączę mikrofon, żeby tutaj nie był przechwytywany ten dźwięk, żeby dodatkowo nie były wprowadzane żadne szumy, no bo wiadomo, tutaj mam chłodzenie na procesorze, wentylatory od komputera. To wszystko gdzieś tam wprowadza dodatkowe zakłócenia, także nas interesuje tylko i wyłącznie przechwytywany sygnał z wyjścia tej karty dźwiękowej. Zatem myślę, że zaczniemy od tych gier. Ja po prostu tak po chwili rozegram kawałeczek w każdy z tych tytułów, no a później przerzucę po prostu na to okienko po prawej stronie i tam będziemy sobie już odpalać pliki mod. Zatem życzę wszystkim miłego oglądania, ale co najważniejsze, miłego słuchania z dźwięków, które są przechwytywane właśnie z karty Pro Audio Spectrum 16. Oh, my God.
Thank you.
Thank you.